Lepiej spisuje się na skoczni niż na trasie biegu. No i teraz blisko punktu K. Chyba troszkę zabrakło, tak jest, 119 metrów. Ósma pozycja, minuta 8 straty. To strata oczywiście do Haralda Jonasa Ribera, prowadzącego w tej chwili. I Lukas Greiderer. Zeffelt 12 i to było jego drugie w karierze miejsce, bo wcześniej był jeszcze 11 w Czajkowskim w sezonie 2014. 24-letni zawodnik z Absam. No ale teraz krótko. To 7,5 metra. Ta pozycja Greiderera, teraz już Christian Ilves, Estończyk. No, wygrał rundę wzoryczną, rozgrywaną w trudnych warunkach. Jeden metrów, no i teraz także bardzo dobry skok Christiana Ilvesa. To jest najdłuższy skok z tych, które oglądaliśmy. 132 metry, ładnie stylowo, a więc noty powinny być także dobre. No i myślę, że nie ma wątpliwości, że mamy nowego lidera. Dał sobie z tego sprawę także w tym momencie Riber. Tak jest. I to jest minuta i 2 sekundy przewagi Christiana Ilvesa. No i Yoshito Watabe. I to spisuje się lepiej, ale Yoshito także... Niezłe wyniki, zawodnik, który no, najwyżej w Pucharze Świata był trzeci, to było w 2013 roku. Teraz nie dolatuje do punktu K, 118 metrów. No i to będzie także około minuty, no, minuta 48 straty do Ilvesa. Będzie trudno. A na belce. No. Jedna z legend tej dyscypliny. Magnus Moan. 34-letni już zawodnik z Trondheim. 25 zwycięstw w Pucharze Świata. 12 razy drugi, 17 razy trzeci. W sumie 54 razy na podium. No ale teraz 115,5 metra. Moana, on jest jednak znakomitym biegaczem, pamiętajmy. On potrafi na trasie biegu odrabiać duże straty. No ale teraz do Ilvesa to będzie 2,37. Najlepiej w tym roku w Ramzał, gdzie był szósty Moan. Emanuel Feist. Ładnie w powietrzu, ładny lot. Tak jest, dobry skok Manuela Feista. A on potrafi także dobrze biegać. Przedostatni sprawdzian formy przed igrzyskami. Do igrzysk pozostało niewiele czasu, a więc tutaj już niewiele się zmieni, myślę, jeśli chodzi o formę tych zawodników. Feist jest w tej chwili drugi.
I zostało nam na walce już tylko dwóch zawodników. Najpierw Norweg Jan Schmidt, też olbrzymie doświadczenie, 34 lata. I także za punktem K. 125,5 metra. No i Schmidt z pewnością groźny będzie na trasie biegu. 52 sekundy będzie tracił do Christiana Ilvesa. A na belce, no, bohater. Bohater japońskich kibiców. 3 zwycięstwa w Zefeld. Znakomita dyspozycja. Akito Watabe. 29 lat, pochodzi z... No, to jest jego skocznia. I teraz spójrzmy. Piękny lot Akito Watabe. Piękny i długi. Myślę, że będą bardzo dobre noty. Krócej nieco niż Christian Ilves, bo to jest 130,5 metra. Ale myślę, że może z Estończykiem wygrać właśnie notami za styl. Bo Akito Watabe potrafi latać pięknie, proszę spojrzeć. Watabe. Wicemistrz olimpijski z Soczi na palnej skoczni. I teraz no, znów w znakomitej dyspozycji przed igrzyskami w Pjongczangu. On ruszy na trasę biegu oczywiście jako lider. Za nim będzie Ilves, a później Feist, Schmidt, Rieber, Sedwick, Nagamine, Bierstadt, Yamamoto i Jakin. Taka jest pierwsza dziesiątka. Mamy potwierdzenie. Jakin ze stratą już minuty 36 sekund, podobnie jak go Yamamoto. No, ale tutaj Schmidt, Feist, będzie naprawdę walka w czołówce, bo mamy tutaj kilku dobrych biegaczy. Tak więc kończy się seria skoków tego Pucharu Świata. Zapraszam na trasę biegu. I proszę, już cieszy się. Cieszy się Akito Watabe, no bo ma się z czego cieszyć. To jest naprawdę fantastyczny dla niego sezon i fantastyczny prognostyk przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu. Akito Watabe pewnie wygrywa zawody u siebie w Hakubie. Akito Watabe, Japan. No i Schmidt wyprzedził już Manuela Feista. Czy Niemca będzie stać jeszcze na walkę na finiszu? Zaraz zobaczymy. No widzimy, że ewidentnie przyspiesza. Nie chce odpuścić, ale jednak Jan Schmidt wydaje się być zdecydowanie mocniejszy. Proszę, to jest to, jak odrabiał Schmidt do Feista. Biegł od niego dużo, dużo szybciej momentami. No i Schmidt już nie da się wyprzedzić. On będzie w tych zawodach drugi. A więc Akito Watabe, Jan Schmidt. Tak jest. Trzeci będzie Manuel Feist. No i zaraz zobaczymy, czy na czwartym miejscu dobiegnie Christian Ilves, czy też doścignęła go ta mocna grupa rywali. No a w Pucharze Świata Akito Watabe oczywiście umacnia się na prowadzeniu. Jan Schmidt jest drugi. Na trzecim miejscu pozostanie Jürgen Grobak, pomimo nieobecności w Japonii. Czwarty jest Fabian Riesle, piąty Johannes Rydzek.
Tutaj widzimy, ta dwójka może się spokojnie cieszyć na mecie. Zostawili rywali daleko za plecami. Czas na świętowanie miał także przede wszystkim Akito Watabe tutaj przed swoją publicznością. Mógł im wszystkim pomachać, wszystkich pozdrowić. Najlepsza trójka zawodów w Fakubie i jest Ilves. Ilves dobiega na czwartej pozycji. No więc Estończyk także spisał się w tych zawodach bardzo dobrze. Bjørnstedt jest piąty. Kokslien na miejscu szóstym. Dalej Yamamoto, Watabe, Yoshito Watabe, Weber i Portyk. Dla Ilvesa to najlepsze miejsce w karierze. Podobnie zresztą jak dla Bjørnstada, Webera, Sedvika czy Ribera, który zajął 12 miejsce. Skoczka. Akito Watabe jest wciąż liderem. No, natomiast nagrodę dla najlepszego biegacza. Best Skier Trophy. Tutaj cały czas liderem pozostaje Alessandro Pitin. Tak kończą się pierwsze zawody w Hakubie. Zapraszam Państwa na niedzielne relacje. Dziś zdecydowanie najszybszy Akito Watabe. Przypominam, po raz czwarty z rzędu po tych znakomitych swoich startach w Zefeld. Teraz zwycięstwo w Hakubie. Niedzielne zawody będą ostatnimi przed igrzyskami w Pjongczangu. No i pewnie jeśli chodzi o formę tych zawodników, to już tutaj niewiele się zmieni. Myślę, że Akito Watabe z dużymi nadziejami wybierze się do Korei. A my już kończymy dzisiejszą relację z Hakuby. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Adam Probosz. No i mamy jeszcze klasyfikację. Tak jak mówiłem, to jest klasyfikacja zawodów w Hakubie. Widzimy pozostali Japończycy na miejscach dalszych. Najlepsza trójka. A to klasyfikacja Pucharu Świata. To, o czym mówiłem, Akito Watabe. Pewnie na prowadzeniu. No i będzie próbował w niedzielę jeszcze umocnić się na pozycji lidera, odnieść jeszcze jedno zwycięstwo przed swoją publicznością. Trzykrotny zwycięzca z Zefeld. Jeszcze raz na naszych ekranach. No, w tym biegu Akito Watabe miał trzeci czas. Ale najważniejsze, że na mecie był zdecydowanie pierwszy.